Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam szanowni Państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem pan Marcin Beściak, filoklasyczny tłumacz świętego Tomasza Zakwinu. Kłaniam się, szczęść Boże. Cześć Boże. Dzień dobry. A dzisiaj nie o świętym Tomaszu będziemy rozmawiać, ale o książce Tradycja kontra modernizm karnała Louis Bio. Jedna ze naj, najznakomitszych pozycji dostępnych w Polsce, wyjaśniających różnicę między tradycją Kościoła a herezją modernizmu, wyjaśniającą również, czym się różni tradycja przez wielkie te od tradycji przez te małe. O tym wszystkim dzisiaj programie, Ale zacznijmy od tego w ogóle, co to jest modernizm i czy jeszcze warto o modernizmie rozmawiać, bo często się dzisiaj słyszy, że neomodernizm w kościele wraca, na przykład w Niemczech, gdzie tacy biskupi jak Bezink, ostatnio atakowany przez artybiskupa Gondyckiego, słusznie atakowany, ogłoszą, że choćby homoseksualizm należy zaakceptować, bo nauka mówi, że jest dobry. Modernizm jest dalej żywy? Problem neomodernizmu, czy postmodernizmu, obojętnie jak to nazwiemy. Jest dzisiaj większym problemem niż w czasach św. Piusa X i w czasach Piusa XII. A to przede wszystkim dlatego, że brakuje nam dzisiaj władzy w Kościele, która by jednoznacznie postawiła tamę temu zalewowi błędu i herezji, który nas otacza i próbuje się wedrzeć nie tylko do oficjalnych dokumentów, ale także do każdej katolickiej parafii, do której na co dzień uczęszczamy. Porozmawiamy zaraz o tym, czym jest modernizm dzisiaj i jak modernizm widział kardynał Louis Bio, ale kto to w ogóle jest kardynał Louis Bio? Bo to postać nietuzinkowa, także dlatego, że chociaż nawet na okładce książeczki wydanej przez wydawnictwo Deregio, o czym teraz mówię, wydawnictwo Deregio, nawet na okładce widzimy kardynał, a przecież nie umarł jako kardynał Kościoła. Właśnie, to bardzo ciekawa historia, o której pan redaktor wspomina. W ogóle postać kardynała Louis Billot jest warta zdecydowanie szerszego poznania i większego zainteresowania. Z tego względu, że był to prawdopodobnie najwybitniejszy przedstawiciel na przełomie XIX i XX wieku najwybitniejszy przedstawiciel rzymskiej szkoły teologicznej, jezuickiej rzymskiej szkoły teologicznej. Zaczynając od początków jego kariery naukowej, tutaj trzeba przede wszystkim odwołać się do roku 1879. To jest rok, w którym ówczesny papież Wielki Leon XIII. celowo używam tego przydomka wielki ze względu na jego olbrzymie zasługi dla odrodzenia katolickiej filozofii co za tym idzie teologii. Wielki wszystkim papież do Świętego Tomasza dodajmy. Oczywiście tak, wielki papież Leon XIII, a w 1879 roku publikuje słynną encyklikę Eterni Patris, w której wzywa, nawołuje, prosi, wręcz nakazuje cały katolicki świat intelektualny do tego, aby powrócić do źródeł mądrości wielkiego doktora anielskiego, świętego Tomasza Zakwinu. I zaledwie kilka lat po e, wydaniu tej encykliki niemal nieznany. W szerszym katolickim świecie bardzo młody zakonnik, jezuita, właśnie Ludwik Bio, zostaje wezwany z kolegium jezuickiego, w którym do tej pory wykładał teologię, zostaje wezwany do Rzymu, gdzie od tej pory przez kolejne 25 czy ponad 25 lat pełni obowiązki profesora, mimo że wtedy nie miał jeszcze nawet ukończonych 40 lat. Pełni obowiązki profesora teologii dogmatycznej, czyli tak naprawdę najważniejszego przedmiotu, samego serca formacji katolickiego duchowieństwa na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów katolickiego świata, mianowicie na Rzymskim Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy i zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Jak Ludwik Bio doszedł do godności kardynalskiej. Do godności kardynalskiej. E, ojciec Bio doszedł w sposób, który wtedy jeszcze e, czasem się zdarzał, a obecnie chyba się nie zdarza, mianowicie został kreowany kardynałem z pominięciem innych wyższych godności prałackich, to znaczy awansował bezpośrednio. Z szeregowego zakonnika jezuity od razu na kardynała, czyli nie był biskupem ani nie został. Nie biskupem. wcale na biskupa. Nie, nie został i to też tłumaczy, dlaczego po swojej e, rezygnacji e, w czasach pontyfikatu Piusa XI e, powrócił do tego swojego pierwotnego stanu jako zwykły zakonnik, pokorny jezuita i w takim właśnie stanie zmarł. To skąd w ogóle ta rezygnacja? No bo przecież i Pius XI walczył z herezją modernizmu, może nie tak intensywnie jak Pius X, bo się wydawało, że już dużo, duża część walki jest przeprowadzona. Dlaczego musiał zrezygnować? Ogólnie rzecz biorąc, problem rezygnacji kardynalskiej ojca B.I.O., tego na ile ona była dobrowolna, na ile była wymuszona i przez kogo była wymuszona, to jest kwestia, która wymagałaby głębszego zbadania. Nie wszystko jest tam jasne, część jest owiana mrokami tajemnicy. Natomiast to, co wiemy na ten temat, to wiemy, że przyczyną, o której zresztą mówił sam, sam nasz bohater, były kwestie ściśle polityczne, a nie teologiczne i nie związane z modernizmem, czy jakąkolwiek inną herezją lub błędem dotyczącym wiary, ponieważ prawowierność ojca. Bio jest tak dobrze poświadczona przez samych papieży i Leona XIII, i Piusa X, i Piusa XI, że nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast problemem było to, że kardynał Bio utrzymywał kontakty z przedstawicielami akcji francuskiej, która kilka lat wcześniej została potępiona przez, no potępiona to może takie wielkie słowo, niemniej, no, papież Pius XI rzeczywiście zdaje się, że zabronił w ogóle katolikom wstępowania do tej organizacji i sam ojciec bio pisał po tym, po latach, że on po pierwsze, on tak naprawdę nigdy nie chciał być kardynałem, nigdy nie interesowały go żadne zewnętrzne godności kościelne, żadne wysokie stanowiska. W hierarchii, ponieważ to był typowy intelektualista. Jego światem była teologia katolicka i obrona wiary za pomocą właśnie słowa pisanego oraz wykładów głoszonych na Gregorianum w Rzymie. Natomiast ze względu na to, że jako członek zakonu jezuitów składał oczywiście oprócz trzech tradycyjnych ślubów zakonnych także śluby bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Więc mimo swoich własnych wątpliwości czy obiekcji natury osobistej, kiedy papież Pius X zaproponował mu kapelusz kardynalski, no to ojciec Bijo właśnie w duchu posłuszeństwa wobec Ojca Świętego tę godność przyjął. I jak sam później pisał we swoich wspomnieniach, podając się do dymisji jako kardynał, w pewien sposób. E, doznał takiej ulgi, prawda, ponieważ wrócił z powrotem do tego miejsca, e, dla którego zawsze wierzył, że jest stworzony, czyli po prostu miejsca katolickiego filozofa i teologa. Katolickiego Apologety w zasadzie powie, należałoby przede wszystkim e, powiedzieć. Ale przecież ostatecznie to on miał jednak rację, bo potępienie dla akcji francuskiej zostało cofnięte. Dokładnie tak. Natomiast warto też zauważyć, że nie było tam. Mimo, że rzeczywiście kardynał bio utrzymywał kontakty z wysokimi przedstawicielami akcji francuskiej, nie było w tym nawet cienia nieposłuszeństwa wobec papieża, ponieważ nawet do członków akcji francuskiej kardynał bio pisał wyraźnie, że nie tylko nie mogą w żaden sposób czynić niczego, co by sprawiało choćby wrażenie, Jakiegoś buntu czy jakiegoś nieposłuszeństwa względem najwyższego urzędu w kościele, ale wręcz, jeżeli będzie trzeba, to swoje własne przekonania, własne idee, nawet najszlachetniejsze, powinni być gotowi poświęcić w imię posłuszeństwa papieżowi. Więc <laughs> można powiedzieć, że swoim własnym przykładem pokazał, że wolał zrezygnować z bardzo wysokiej godności w hierarchii kościelnej niż kwestionować swoje własne posłuszeństwo Ojcu Świętemu, tym bardziej, że jako jezuita, jak, jak wspomniałem, składał szczególny ślub posłuszeństwa papieżowi. A dlaczego kardynał napisał tę właśnie książkę? Czy to był element włączenia się w tę antymodernistyczną operację Piusa X? Początkowo ojciec bio problemem Modernizmu i koniecznością udzielenia katolickiej odpowiedzi na bluźniercze, heretyckie tezy modernistów, zajmował się w komentarzach, które pisywał do traktatów Świętego Tomasza. Ale ze względu na to, że problem z czasem tylko narastał i konieczność udzielenia tej e, zwięzłej, ale trafnej odpowiedzi stawała się coraz bardziej nagląca, coraz pilniejsza. Więc to, co do tej pory było rozrzucone niejako po różnych dziełach ojca Bio, zostało w 1904 roku w pierwszym wydaniu tej książki w języku francuskim, zostało po raz pierwszy zebrane w formę jednolitej publikacji, dość zwięzłej, aby w ten sposób umożliwić jeszcze, jeszcze łatwiejszy dostęp do źródeł katolickiej prawdy. Z jednej strony, oraz do stwierdzeń czy odkryć, które po prostu demaskują, na czym modernizm tak naprawdę polega, bo znaczna część z tej książki właśnie do tego się sprowadza: a więc nie tylko pokazać, co, czego Kościół uczy, ale także pokazać, czego naprawdę uczą moderniści i jakie wnioski z tego wynikają. I te wnioski są wręcz. Zatrważające, nawet dziś, dla kogoś, kto żyje ponad 100 lat po, po tamtych wydarzeniach, tego wielkiego e, kryzysu modernistycznego z czasów Piusa X. I tak naprawdę to nie tyle kardynał Bio wynika z Piusa X., co raczej ta praca przynajmniej jest, powiedziałbym, pewnym przygotowaniem gruntu pod pastorem Dominicji Gregis i inne działania Piusa X. A więc byłby takim trochę intelektualistą papieża Sarto, kardynał Bio, Ojciec Bio. Zdecydowa zdecydowanie możemy nazwać, Całą w ogóle jezuicką rzymską szkołę teologiczną, jak i przede wszystkim jej najwybitniejszego przedstawiciela, czyli właśnie kardynała Bio, możemy uznać za teologiczne zaplecze papieża Świętego Piusa X, które było mu potrzebne, zwłaszcza w tej bezpośredniej konfrontacji z modernizmem, bo pamiętajmy, że moderniści to był bardzo szeroki i bardzo cieszący się popularnością, zwłaszcza w elitach intelektualnych. Nurt filozoficzny, nurt teologiczny. Więc papież, konfrontując się na przykład z tezami Alfreda Loisy, które w tej książce są nie tylko przedstawione, ale obszernie skomentowane i pokazuje także, autor książki pokazuje także ostateczne wnioski, które z nich wypływają. Konfrontując się z nimi, papież Pius X stanął praktycznie jak Dawid przeciw Goliatowi. No, bo e, jeden człowiek e, przeciw całemu środowisku uniwersyteckiemu we Francji, w Niemczech, w Anglii, w wielu innych krajach w Ameryce, e, gdzie miał przeciwko sobie wielkich uczonych, utytułowanych profesorów, ale jednocześnie Wielki Święty Papież e, musiał rozumieć, że być może właśnie po to, Boża Opatrzność powołała tego skromnego arcybiskupa Wenecji na najwyższy urząd w kościele, żeby pokazać, że to właśnie on, bo kardynał Sarto nie miał wcale opinii jakiegoś największego intelektualisty. Był porównywany do takiego prostego, wiejskiego proboszcza. Ale miał po swojej co, stronie takich ludzi, tak, co dwie. dla jednych było taką próbą upokorzenia go wręcz. Ale dla drugich to był komplement, prawda? Bo pokazywało, że to jest prawdziwy rybak. Święty Piotr, pierwszy papież, nie był wielkim intelektualistą, był on, prawdopodobnie był w ogóle analfabetą, a mimo to to właśnie on, a nie jakiś wielki uczony w piśmie, został przez Chrystusa wybrany na opokę, na której został założony Kościół. Ale i Święty Piotr potrzebował swojego świętego. Pawła, żeby go nawet czasami upominał i poprawiał, to w takim razie, jak kardynał Bio zdefiniował to największe wtedy i ciągle dzisiaj zagrożenie dla Kościoła, jakim jest modernizm? Modernizm jest nurtem na tyle szerokim, że trudno jest go zdefiniować e, jednym zdaniem, czy jedną formułą. Powiedziałbym, że nawet patrząc na strukturę tej książki, Kardynał Bijos prowadza problem modernizmu do kilku zagadnień. Pierwszym z tych zagadnień jest metoda historyczna. I metoda historyczna wbrew temu co się czasem mówi, nie była przez Kościół potępiona, tylko było potępione zastosowanie metody historycznej do pewnego do pewnej warstwy tradycji i objawienia. To znaczy Kościół zawsze uczył, że metoda historyczna zawsze od czasu powstania tej metody, oczywiście. Kościół prezentował stanowisko, że ona jest cenna i potrzebna, ale powinna być zastosowana do tego przedmiotu, w którym będzie potrzebna i użyteczna, a nie do czegoś innego. I mianowicie tym przedmiotem, w którym Kościół zalecał używanie metody historycznej, było to, co się tradycyjnie określa jako preambula fidei. To znaczy wszystko to, co stanowi rozumową czy rozumną, Przesłankę do przyjęcia wiary. I czymś takim. jeszcze, czy w ogóle jest metoda historyczna, skoro ona miała takie znaczenie i z perspektywy kościelnej modernistycznej. Metoda historyczna sprowadza się do tego, aby badać przy pomocy dostępnych, czysto ludzkich oczywiście e, technik, metodologii naukowych, wszystkie świadectwa historyczne dotyczące jakiejś idei. I ona była i jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach, chociażby na przykład w historii filozofii, w historii teologii. Natomiast problemem było zastosowanie jej nie do jakiejś czysto ludzkiej nauki, tylko na przykład do badania Pisma Świętego, które jest objawionym Słowem Bożym, do historii dogmatu i tak I właśnie tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Kościół, no przynajmniej od czasów Leona XIII., Dopuszczał, a nawet pochwalał stosowanie tej metody w odniesieniu do tego, co nazywamy preambula fidei, to znaczy do racjonalnych przesłanek przemawiających za przyjęciem wiary. A takimi racjonalnymi przesłankami, które przemawiają za przyjęciem wiary, jest na przykład wiarygodność tekstów Pisma Świętego. To, czy dany tekst Ewangelii jest tekstem autentycznym, czy jest apokryfem, albo rzeczywistość cudów opisywanych na kartach Pisma Świętego. To, czy Jezus rzeczywiście wskrzesił łazarza? <laughs> czy może jest to tylko taki zabieg literacki, który miał w taki naoczny czy wręcz namacalny sposób przekazać pierwotnym słuchaczom i odbiorcom Ewangelii, że Chrystus był panem żywych i umarłych, albo że panował nad życiem i śmiercią? No ale nie można było tego przekazać w sposób taki bardzo teoretyczny. Ponieważ prości ludzie wymagali tego, aby pokazać im coś za pomocą prostych obrazów. Tak jak tłumacząc jakieś trudne zagadnienie dziecku, zawsze podajemy mu jakiś przykład, który ono może sobie bezpośrednio wyobrazić. I niektórzy uważali, że właśnie tak należy odczytywać <laughs> różnego rodzaju ewangeliczne i nie tylko ewangeliczne relacje, które mówią o cudach. Więc na przykład, jeżeli Ewangelia mówi, że Chrystus rozmnożył, chleb i ryby także nakarmił wiele tysięcy ludzi no to to nie jest opis historycznego wydarzenia tylko chodziło o to że w Chrystusie jest zaspokojenie wszystkich naszych ludzkich pragnień nie tylko kiedyś tak uważano, w tych czasach, kiedy działał Karneo Bio, ale i dzisiaj takie tezy są powszechnie niestety rozpropagowywane również w Polsce. Myśmy na kanale PCH-24 zwracali uwagę w ubiegłym roku na książkę pewnego polskiego księdza, który mówił o powieści o zmartwychwstaniu według metody historycznej no to są tylko takie bajki dla prostych ludzi. Naprawdę przecież nikt nie zmartwychwstał. Więc takie rzeczy cały czas są głoszone. Zwróćmy tu uwagę, że. W zasadzie zastosowanie tej metody, która sama w sobie jest potrzebna i użyteczna, co przyznaje także autor tej pracy, ale pokazuje, że trzeba ją zastosować tam, gdzie ona jest potrzebna, tak jak nieje się zupy widelcem. Tak samo nie stosuje się metody historycznej do samej analizy dogmatu, ponieważ w swojej najgłębszej naturze i strukturze dogmat jest niczym innym jak objawioną prawdą Bożą i źródłem jest Bóg, więc żadna ludzka metoda w tym nawet najdoskonalsza metoda historyczna nigdy nie będzie adekwatna do tego, aby zbadać coś, co w swojej najgłębszej naturze ma charakter właśnie nadprzyrodzony i boski. I dlatego kardynał Bio tłumaczy, dlaczego metodę historyczną należy stosować do racjonalnych przesłanek wiary, do ich badania, a nie do samej analizy dogmatu. I to jest jedna rzecz. I tak jak pan słusznie wspomniał, Każde takie przedsięwzięcie ze strony modernistów czy ich dzisiejszych następców prowadzi właśnie do zanegowania faktu e, historyczności zmartwychwstania Chrystusa. Prawda no bo jeżeli zanegujemy jeden cud, czy oni nie powiedzą, że zanegujemy, tylko powiedzą, że odczytamy jego prawdziwe znaczenie. No ale jeżeli odczytamy to prawdziwe i najgłębsze znaczenie e, na przykład właśnie ewangelicznego opisu Relacji spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem. I gdybyśmy się zgodzili, że ten opis zmartwychwstania to właśnie jest taki zabieg literacki, który miał pokazać, że Chrystus, mimo że umęczony, ukrzyżowany i wreszcie zabity, złożony do grobu, w pewien sposób żyje nadal w sercach nas wszystkich, przez to, że przyjmujemy jego e, naukę moralną, na przykład, jako coś, Najwybitniejszego w dziejach ludzkich nauczycieli, ludzkich mędrców i filozofów, no to tutaj zastosowanie niestety mają słowa świętego apostoła Pawła, który mówi zupełnie wprost, że jeżeli Chrystus nie wstał, to i my nie wstaniemy, a wtedy wiara nasza jest bezpodstawna i co więcej, bardziej od wszystkich innych ludzi godni bylibyśmy politowania. Czyli Święty Paweł, człowiek, pierwszym antymodernistą człowiek, można powiedzieć, człowiek przecież bezpośrednio doświadczony objawieniem Chrystusa na drodze do Damaszku i co więcej znający bezpośrednio wszystkich, wszystkich apostołów i świadków nauczania Chrystusa i jego męki, a także zmartwychwstania, przedstawia właśnie zmartwychwstanie w jego rzeczywistym, prawdziwym i dosłownym wręcz wymiarze jako sam fundament. Naszej chrześcijańskiej wiary i nadziei. Więc jakakolwiek próba e, takiego dekonstruowania Ewangelii za pomocą właśnie metody historycznej, mówiącej, że ewangeliści oczywiście posługiwali się określonym gatunkiem literackim, że musieli sięgać po pewne środki, że stosowali pewne zabiegi po to, aby tym prostym ludziom, którzy będą słuchać w tej czy innej części Cesarstwa Rzymskiego, nauczania uczniów, apostołów, ich następców, że trzeba im to jakoś pokazać, żeby oni to zrozumieli, żeby przyjęli tę naukę. A żeby przyjęli, to trzeba im pokazać, że twórca tej nauki, tej doktryny, to był ktoś bardzo wielki, to był ktoś, kto czynił cuda, ale to tylko taki środek literacki, mający wpływać na wyobraźnię, a nie odwzorowanie rzeczywistych wydarzeń. I to jest Problem, który się łączy też z drugim aspektem modernizmu omówionym w tej książce, mianowicie z tym, co kardynał Bio nazywa dogmatyzmem moralnym. Dogmatyzm moralny e, nie polega na tym, że dogmatyzuje się moralność, bo tak by się wydawało na pierwszy rzut oka. Dogmatyzm moralny tutaj jest rozumiany jako przeciwieństwo dogmatyzmu intelektualnego. To znaczy, dogmatyzm intelektualny <laughs> To jest pewna cecha um, tradycji przekazywanej przez magisterium Kościoła. Bo Kościół, tłumacząc dogmaty, wskazuje, co świetnie oddaje również święty Tomasz Zekwinu, wskazuje, że to jest pewna treść objawiona, która ma być przyjęta przez rozum. Ale jeżeli to ma być przyjęte przez nas wierzących za pomocą rozumu, to znaczy, że. Zawartość czy, czy wartość tych dogmatów ma pewne znaczenie, właśnie rozumowe, intelektualne. A wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rozumieniem intelektualnym, pojawia się rozróżnienie na prawdę i fałsz, ponieważ albo coś rozumiemy, albo czegoś nie rozumiemy, albo coś rozumiemy trafnie, to znaczy tak, jak chciał przekazać autor danego sformułowania, albo rozumiemy to błędnie, opacznie. I wtedy mamy do czynienia z podziałem na prawdę i fałsz. I tu z konieczności zawsze będzie pojawiała się konieczność potępienia błędu i wskazania prawidłowej interpretacji. I to zawsze Kościół przez 2000 lat swojej historii wiernie czynił. Natomiast dogmatyzm moralny mówi coś dokładnie odwrotnego. Wartość dogmatu nie polega na treści intelektualnej. Wartość dogmatu, zdaniem modernistów, Polega na wartości moralnej, co można najprościej wytłumaczyć takimi stwierdzeniami, które zresztą dzisiaj także słyszymy: że nieważne jak i w co dokładnie wierzysz, ważne, żeby Twoja wiara czyniła Cię dobrym człowiekiem. To znaczy, jeżeli w przesłaniu ewangelicznym Chrystusa zawierają się pewne prawdy moralne ponadczasowe, a niewątpliwie się zawierają, no to jeżeli przyjmiemy, że to one są jedyną, podkreślam to słowo jedyną, jeżeli one są jedyną e, wartością wiary chrześcijańskiej, taką, takiej, jaka została przekazana przez Chrystusa apostołom i ich następcom, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteśmy katolikami, czy jesteśmy protestantami, czy jesteśmy prawosławnymi, czy dowolnym e, innym nurtem. Wiary, myśli, filozofii i tak dalej, który jakoś odwołuje się do Ewangelii. Co z tradycją? Jak kardynał, ojciec Bio definiuje samą tradycję? Bo także wokół tego pojęcia jest dzisiaj ogromne zamieszanie. Powszechnie myli się tradycję przez wielkie, te z tradycją przez małe. Te ciągle słyszymy od papieża Franciszka, że tradycja kościoła musi się cały czas rozwijać, że ona jest jak rzeka, która płynie do przodu. Czym jest tradycja jako taka? Problemem z tradycją. Jest sformułowanie żywa tradycja. Mianowicie, co to znaczy, że tradycja jest żywa albo martwa? Bo proszę zauważyć, że samo to sformułowanie to jest sformułowanie typowo modernistyczne, używane przez twórców i ojców modernizmu w czasach papieża Piusa X. Żywa tradycja. Ale niestety widzimy, że to samo sformułowanie pojawia się w nauczaniu chociażby Jana Pawła II i Benedykta XVI. oni no odwołują się choćby do z Lerynu. Kościół jest jak drzewo, rośnie, jest żywy, ale nigdy tam sobie nie może zaprzeczać. Ale proszę zauważyć, że używanie takiego sformułowania jak żywa tradycja, siłą rzeczy sugeruje, że istnieje też coś takiego jak martwa tradycja. No bo gdyby nie było, no to nie byłoby potrzeby rozróżniania pomiędzy czymś, co jest żywe, a czymś, co nie jest. Więc jeżeli Pozwolimy na to, żeby przedstawiać część tradycji jako żywą, a inną część jako martwą, no to trzeba będzie zdecydować, co należy do żywej tradycji i co musimy podtrzymywać, przekazywać dalej, co musimy zachować jako katolicy, a co możemy sobie odrzucić, stwierdzając, że to było dobre kiedyś, ale dzisiaj nie jest nam potrzebne, a wręcz stanowi taką przysłowiową kulę u nogi dla katolika, który chce żyć w świecie XXI wieku i nie zostać gdzieś za bardzo z tyłu, wskazując się na życie w skansenie. No chyba takie elementy, no, choćby kościoły, kiedy mieliśmy średniowieczne katedry, wcześniej były romańskie, to też była jakaś tradycja architektoniczna, coś, co kościół zmienił. Dokładnie tak, tylko mówi pan redaktor o tradycji przez małe te. Dokładnie. A problem jest z zastosowaniem tej zasady żywej i martwej tradycji do tradycji przez wielkie te, to znaczy do treści przekazywanej przez dwa tysiące lat wiernie przez magisterium kościoła, zgodnie z tym, Czego domagał się od apostołów sam Chrystus Pan, mówiąc: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, nakazując im zachowywać to, co Wam przekazałem. Prawda? Więc to jest ewidentnie nakaz przekazywania czegoś, co już zostało przekazane, a nie czegoś, co dopiero trzeba będzie odkryć dzięki postępowi nauki, pewnemu postępowi świadomości ludzkiej, itd. Bo właśnie tak przedstawiali to moderniści, że źródłem wszelkiego objawienia, jest stopniowe uświadamianie sobie przez człowieka w miarę jego rozwoju, zwłaszcza intelektualnego, pewne coraz większe uświadamianie sobie relacji wiążącej go z Bogiem. A to wejdę słowo, na no pozór to jest zgodne z tym, jak działa Kościół. Mamy przecież sobory, mamy orzeczenia dogmatyczne, nowe dogmaty, wydaje się, coraz lepiej rozumiemy ten skarb wiary. To może być stwierdzenie prawdziwe, ale ono jest tak niesamowicie ogólnie ujęte, że da się je um, rozumieć w bardzo. Nieprawowierny sposób, bo moderniści na tym nie poprzestawali. Oni odnosili tę zasadę do całego objawienia w ogóle, mówiąc wręcz, że bóstwo Chrystusa polegało na tym, nie na tym, że był on jednorodzonym synem Bożym rzeczywiście, tylko na tym, że był człowiekiem, który w pełni uświadomił sobie jako pierwszy swoją głęboką wewnętrzną relację z Bogiem i tą relację nazwał ojcostwem i synostwem e, z jednej i z drugiej strony. I w tym sensie był Synem Bożym, jako człowiek, który uświadomił sobie, że Bóg jest jego ojcem. A przecież to jest satanizm. Egzorcyści zawsze mówią, że szatan, demony najbardziej boją się tajemnicy wcielenia. A to właśnie tej tajemnicy wcielenia. No i to właśnie pokazuje pewne niebezpieczeństwo, o którym wielokrotnie mówi w swojej książce kardynał Bio. Mianowicie niebezpieczeństwo polegające na tym, że bardzo niebezpieczny, trujący wręcz jad modernizmu jest nam także dzisiaj podawany za pomocą sformułowań na pierwszy rzut oka bardzo brzmiących e, zwyczajnie. Jeżeli powiemy na przykład, że człowiek powinien sobie uświadamiać swoją relację z Bogiem, no to na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic zdrożnego, prawda? No, wszyscy powinniśmy sobie to uświadamiać. Ale jeżeli to jest po prostu pierwszy krok modernistów do tego, aby przekonać nas, że całe objawienie nie ma wartości zewnętrznej, historycznej, rzeczywistej, że tak naprawdę Bóg nigdy nie objawił się Mojżeszowi, a Chrystus nie był rzeczywiście synem Bożym w znaczeniu rzeczywistym, to znaczy, że że nie był poczęty cudownie z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, no to prowadzi nas to bezpośrednio do wyjścia poza, e, poza granicę owczarni chrystusowej. No bo jeżeli zgodzimy się na przyjęcie takich tez, no to co nas jeszcze będzie czyniło chrześcijanami? To będzie tylko Boże. zewnętrzne odwołanie się do dziedzictwa Chrystusa, ale nie będziemy wierzyć w Jego bóstwo. A wrócę jeszcze do tego rozróżnienia między tradycją przez wielkie te, a tradycją przez małe te, bo mało jest dzisiaj takich osób, które mówią wprost o tym, żeby dogmaty ewoluowały, żeby zmienić dogmaty. Są tacy ludzie, owszem, ale większość mówi nie. Doktryna pozostaje niezmienna. Tak mówi papież Franciszek, tak mówi karneo Fernandez, całe jego zaplecze. My tylko zmieniamy duszpasterską aplikację dogmatów, bo mówią, tradycja jest żywa, objawienie jest niezmienne, ale tradycja taka ludzka nasza się zmienia. Jak odróżnić? Czy karneo Bio pomaga nam w odróżnieniu tej niezmiennej tradycji, o tych tradycji, przez małe te. Tak. I to, czym jest prawdziwa tradycja, to pokazuje 2000 lat historii Kościoła i to, z jaką konsekwencją i z jaką niezmiennością um, Kościół głosił pewne prawdy wiary i moralności. Ta książka w polskim wydaniu nosi tytuł Tradycja moderni. Jest to tytuł bardzo trafny. Natomiast pamiętajmy, że w czasach um, zwłaszcza XIX wieku a to jest początek 20. książkom nadawano inne tytuły. To była taka konwencja, prawda, że tytuły kiedyś były bardzo długie, nieraz zajmowały nawet pół strony. I oryginalne łacińskie wydanie tej książki nosi tytuł Tractatus de immutabilitate traditionis contra errores modernistarum, mniej więcej, czyli traktat o niezmienności tradycji przeciwko błędom modernizmu. I właśnie ta niezmienność tradycji jest tym jej aspektem czy znakiem, który wskazuje na jej boskie pochodzenie. Bo jeżeli Kościół czuł się zobowiązany przez niemal całą historię swojego istnienia, i w dużej mierze do dziś czuje się zobowiązany, pomimo wielu bardzo niefortunnych wypowiedzi hierarchów Kościoła, jeżeli przez tak długi czas pewne prawdy, wiary i moralności były przekazywane jako a, Obowiązkowe dla całego Kościoła i nauczane w imię samego Chrystusa, no to jest jednoznaczna wskazówka, która pokazuje, że to jest właśnie tradycja przez wielkie te, a nie tylko ludzki wynalazek, który można przyporządkować do tej lub innej epoki. No bo... To co wypowiedział kardynał Bio na przykład na takie propozycje, aby błogosławić związki jednopłciowe, dopuszczać rozwodników do Komunii Świętej, no bo zawsze Kościół głosił, że tego nie wolno. Dzisiaj mówią niektórzy, a duszpastersko to można. To jest metoda, która polega na tym, że na pewnym etapie rewolucji podtrzymuje się jeszcze mniej lub bardziej fikcyjną fasadę, natomiast wprowadza się najpierw pierwszy wyjątek od reguły. A potem dąży się do tego, żeby kiedy ten wyjątek zostanie zaakceptowany, po prostu zamienić miejscami regułę i wyjątek. Czyli to, co do tej pory było regułą, stanie się wyjątkiem, a to, co do tej pory było wyjątkiem, stanie się regułą. I to pokazuje na przykład reforma liturgiczna po drugim soborze watykańskim. Możemy zwrócić uwagę na wiele jej aspektów, a chociażby użycie języka łacińskiego. Ojcowie Soborowi domagali się tego, żeby w zasadzie obrządek zachodni zachował język łaciński jako oficjalny język swojej liturgii. Ale w pewnych szczególnych okolicznościach można dozwolić, z racji duszpasterskich, na stosowanie w liturgii języków narodowych. Czyli dozwolono na to, ale w formie pewnego wyjątku od reguły. Natomiast nigdzie nie ma tam mowy o tym, że w liturgii zachodniej język łaciński ma być zastąpiony językami narodowymi i kropka. Tymczasem historia Reformy liturgicznej pokazuje, że wprowadzenie tego wyjątku miało na celu chyba tylko to, żeby potem móc zamienić miejscami wyjątek i regułę, i dzisiaj tak to właśnie wygląda. Dzisiaj liturgia katolicka sprawowana rzeczywiście po łacinie jest wyjątkiem, a normą jest sprawowanie liturgii w językach narodowych, do tego stopnia, że katolicy, słysząc dziś odmawiane po łacinie wyznanie wiary. Nie wiedzą w ogóle co to takiego. To na pewno katolickie, bo różnie się o tym dzisiaj mówi. Właśnie. W takim razie podsumowując, książka, Tradycja kontra modernizm to nie jest jakaś praca sprzed 119 lat, jeżeli dobrze liczę, która dzisiaj straciła na aktualności. Wprost przeciwnie, to jest pozycja, którą należy przeczytać, żeby zrozumieć najpoważniejsze zagrożenie dla naszej dzisiaj wiary. Bo neomodernizm, tak jak Pan mówił, niestety odżył jest pełny, jest go pełno w kościołach, więc to nam pomoże się po prostu bronić. Oczywiście tak jest. I pamiętajmy, że modernizm, na co wskazywał już wielki papież Pius X, jest chorobą tak poważną, że tutaj nie można się zadowalać leczeniem objawów, a trzeba sięgać do najgłębszych korzeni tego zła. I właśnie celem tej książki jest nic innego jak ukazanie najgłębszych korzeni modernizmu. I to są korzenie, z których wyrastał modernizm Alfreda Luisy pod koniec XIX wieku. Ale to jest także ten sam korzeń, z którego wyrastał neomodernizm, potępiony przez Piusa XII w latach 50.. To jest ten sam korzeń, z którego wyrastał jeszcze późniejszy neomodernizm, forsowany przez niektóre środowiska na Drugim Soborze Watykańskim i po Drugim Soborze Watykańskim. I to jest wreszcie ten sam korzeń, z którego wyrastają progresywne nurty. W dzisiejszym świecie katolickim, które chcą nam wprost odebrać prawo do zachowywania dwutysiącletniej historii kościoła, na przykład zakazując oficjalnego odprawiania mszy w obrządku rzymskim, w obrządku trydenckim, albo zakazując mówienia wprost tego, co Pismo Święte mówi chociażby o grzechu Sodomskim. Prawda? Więc skoro wszystkie te błędy mają ten sam korzeń, no to pierwszą i najważniejszą rzeczą jest zajrzenie do tego źródła błędu, bo tylko wtedy będziemy mogli się tego błędu konsekwentnie i bezpiecznie wystrzegać. A po drugie warto zwrócić uwagę na e, owoce, jakie wydaje to drzewo modernizmu i te owoce są tutaj scharakteryzowane poniekąd proroczo przez kardynała Bio ale widzimy, że to proroctwo o tym, że kiedyś nadejdą dążenia do stworzenia jednej powszechnej religii ludzkości, i z całą pewnością nie będzie to religia Chrystusowa. No są dzisiaj niestety groźbą większą niż kiedykolwiek. I o ile w czasach kardynała Bio ktoś mógłby powiedzieć, że to jest zwykłe czarnowictwo i coś takiego na pewno nigdy nie nastąpi. No to dzisiaj niestety widzimy, że jest gorzej niż było, a skoro jest gorzej niż było, to lekarstwo jest dzisiaj potrzebne bardziej niż było kiedyś. I o ile na razie nie mamy kolejnego Piusa X na tronie Piotrowym i papież Franciszek nie sprawia wrażenie kogoś, kto bardzo chce być następcą Piusa X w walce z neomodernizmem. Musimy sobie radzić takimi środkami, jakie mamy. A jednym z tych środków jest właśnie Mądrość ludzi takich jak kardynał Bio, jak ojciec Bio. Skoro papież święty Pius X postanowił wykorzystać te właśnie prace kardynała Bio bardzo obszernie, zamieszczając jej fragmenty właśnie w swojej wielkiej encyklice, pascendii, no to wydaje mi się, że tym bardziej my też powinniśmy zrobić to samo i z właśnie takiej książki jak ta czerpać e, wiedzę, czerpać argumenty, bo czeka nas czas, w którym znajomość apologetyki będzie bardziej potrzebna, bardziej niezbędna niż kiedykolwiek wcześniej. Bo niestety, ale tym razem już nie Marcin Luther i nie e, sąsiedzi innowiercy z innych krajów, ale nasi właśnie bracia, bracia i siostry, katolicy, katoliczki z innych nurtów, nawet być może nasi właśnie... Duszpasterze, nasi właśnie kapłani, przyjdą do nas, głosząc nam już tak naprawdę wiarę bardziej Alfreda Loisy niż wiarę Świętego Piusa X. Więc jeżeli nie będziemy mieli własnych argumentów, no to oni zdecydowanie przeforsują swoje stanowisko i dla wiary papieża Świętego Piusa X i jego następców i poprzedników nie będzie już miejsca. Dlatego tradycja kontra modernizm to jest, drodzy Państwo, pozycja, którą naprawdę warto czytać. Ja już ją czytałem kilka lat temu. To kolejne wydanie, wydawnictwo Deregio. Warto po nią sięgać. To nam pozwoli, tak jak mówił Marcin Wejściak, po prostu bronić się przed trucizną i walczyć o ortodoksję katolicką. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do wspierania kanału PCH24. Wszystkie informacje na banerze i pod tym nagraniem mogą Państwo otrzymać dostęp do przedpremierowego pokazu filmu Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Raz dziękuję. jeszcze polecam książkę Państwa, lekturze, Kłaniam się i z Panem Bogiem.